28 drużynę Green Bay Packers, która spisywała się całkiem nieźle. Dla Tampy, Tampa co ciekawe występowała w swoich nietypowych pomarańczowych koszulkach, w którym wiele lat wstecz przegrali 22 spotkania z rzędu. Jak widać, nie zawsze koszulki mają wpływ na formę drużyny. Detroit przegrało swój kolejny mecz. Tym razem pokonani zostali przez Seattle Seahawks 32-20. Czwartą porażkę z rzędu ponieśli zawodnicy New York Giants i ich sezon zaczyna przeradzać się w jedną wielką katastrofę. Tym razem przegrali z San Diego Chargers 21-20. Warto wspomnieć, że był to pojedynek dwóch quarterbacków wybranych w jednym drafcie, Eli'a Manninga oraz Philipa Riversa. Obaj mieli grać w przeciwnych drużynach. Rivers w Nowym Jorku, a Manning w San Diego. Jednak Eli nie zgodził się na grę w San Diego i został wytransferowany do Nowego Jorku w zamian właśnie za Philipa Riversa. Tennessee Titans odnieśli swoje drugie zwycięstwo w sezonie. Tym razem ich ofiarą padło San Francisco 49ers. Było to dosyć duże zaskoczenie, ponieważ San Francisco gra bardzo dobrze, szczególnie w defensywie, czego nie pokazali w tym meczu. W poniedziałkowym spotkaniu Pittsburgh Steelers pokonali na wyjeździe Denver Broncos 28-10. Po świetnym starcie 6 zwycięstw i żadnej porażki Denver przegrało 2 spotkania z rzędu. Jednak z bardzo dobrymi rywalami. Teraz czeka ich dużo łatwiejsze spotkanie z Waszyngtonem i mogą liczyć na zwycięstwo. Natomiast Pittsburgh wygrał przede wszystkim dzięki świetnej defensywie oraz grze swojego quarterbacka Bena Roethlisbergera oraz Rasharda Mendehala, który biegał na więcej niż 100 yardów. Czas teraz na informacje dotyczące ligi NFL. Larry Johnson został zwolniony z Kansas City. Jeden z najlepszych running backów w ostatnich latach ostatnio gra poniżej krytyki. Decyzja zarządu jest więc zrozumiała. Co ciekawe, żadna inna drużyna Larrym się nie zainteresowała, co pokazuje, jak bardzo spadły jego notowania. Cleveland Browns postanowili, że w następnym spotkaniu przeciwko Baltimore ich pierwszym quarterbackiem będzie Brady Quinn. Jednak czy to im pomoże? Patrząc na grę Quinna w tym sezonie, jest to bardzo wątpliwe, szczególnie przeciwko tak dobrej drużynie jak Baltimore Ravens. Bardzo możliwe, że Clinton Portis nie zagra w niedzielę przeciwko Denver Broncos. Wstrząs mózgu, którego doznał w meczu z Atlantą, raczej go wykluczy z gry, co będzie olbrzymią stratą dla ofensywy Waszyngtonu. Eric Barton został umieszczony na liście kontuzjowanych zawodników. To już drugi ważny dla Browns linebacker, który nie wystąpi w ostatnich 8 spotkaniach tego sezonu. Wcześniej z powodu kontuzji z gry wykluczony został DeQuell Jackson. Już w najbliższą niedzielę dojdzie do starcia, na które czekają wszyscy fani futbolu amerykańskiego. O godzinie 2:20 czasu polskiego na boisku zmierzą się drużyny New England Patriots oraz Indianapolis Colts. Na Lucas Oil Stadium będzie to pierwszy pojedynek między tymi drużynami. Jednak w historii zmierzyły się one ze sobą 72 razy i znaczną przewagę ma tu drużyna Patriots, która wygrała aż 44-krotnie. Jednak to Colts wygrali 4 z ostatnich 5 spotkań. Ostatnie spotkanie zakończyło się zwycięstwem drużyny Colts 18-15. Jednak w zeszłym sezonie nie grał Tom Brady, który opuścił cały sezon z powodu zerwanych więzadeł w kolanie. W poprzednich sezonach główną uwagę przykuwał pojedynek Brady kontra Manning. I tym razem również nie będzie wyjątku. Obydwaj grają wyśmienicie. Co ciekawe, mają taką samą liczbę podań na touchdown
Jedyną różnicą jest to, że Manning podawał na więcej yardów niż Tom Brady w tym sezonie. Jednak wbrew pozorom, to defensywa zadecyduje o tym, kto zwycięży. Czy Dwight Freeney wywrze wystarczającą presję na Brady'im, aby ten musiał pozbyć się piłki szybciej niż by chciał? Czy może to Manning będzie miał problem z nadmierną presją? Może okazać się to kluczowe, gdyż obydwaj są w stanie oszukać każdą defensywę widzę. Ciekawie zapowiada się również pojedynek trenerów. Jim Caldwell jeszcze nigdy nie grał przeciwko Billowi Belichickowi, który do tego to jego pierwszy sezon. Nasuwa się jedno pytanie. Czy doświadczony Bill będzie potrafił lepszy plan gry niż Caldwell? Spotkanie na pewno będzie bardzo wyrównane. Według buchmacherów faworytem jest zespół Indianapolis. Ja również przychylam się do tej opinii. Colts wygrają jednym przyłożeniem. W Polsce ten mecz będziemy mogli obejrzeć w stacji ESPN America. A poza tym fani w Polsce będą mogli również obejrzeć pojedynki. Chicago Bears kontra San Francisco 49ers. I to już w czwartek o 2 w nocy. Mecz na pewno będzie bardzo ciekawy. Jednak myślę, że drużyna Jaya Cutlera powinna poradzić sobie z San Francisco 49ers. Szczególnie, że ci w ostatniej kolejce przegrali z Tennessee Titans. Natomiast w niedzielę wszyscy fani na pewno czekają niecierpliwie na mecz Cincinnati-Pittsburgh. Jest to mecz, który zadecyduje o tym, która drużyna będzie pierwsza w swojej dywizji. I to spotkanie już o 19. Po tym meczu czeka nas mecz Dallas Cowboys kontra Green Bay Packers. Na pewno możemy się spodziewać wysokiego wyniku, gdyż obydwie drużyny mają świetne ofensywy. I to o 22.15. Oczywiście o 2.20 czeka nas zapowiedziany wcześniej mecz Indianapolis kontra Nowa Anglia. Natomiast w poniedziałek zobaczymy mecz Baltimore Ravens-Cleveland Browns. Rozpocznie się on o 2.30 czasu polskiego. Jednak trudno się spodziewać w nim dużo emocji, ponieważ Baltimore jest dużo lepszą drużyną niż Cleveland, która ma mnóstwo problemów. Jak wiadomo, futbol amerykański to rozwijająca się dyscyplina w Polsce i nie jest aż tak bardzo popularna. Dlatego jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do pisania na adres nfl24@wp.pl. Dostaniecie odpowiedź na każde pytanie. Zapraszam również na największą stronę w Polsce poświęconą wyłącznie futbolowi amerykańskiemu www.nfl.pl. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.